Stadion przy ulicy Struga 63 w obecnym kształcie posiada dwie trybuny, południową od strony hali Radomskiego Centrum Sportu oraz północną. Prezydent Radosław Witkowski podczas oficjalnego otwarcia obiektu zapowiadał, że chce, aby dwie pozostałe trybuny powstały jak najszybciej. Teraz wiadomo już, że miasto będzie starało się o dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład. To projekt duży, projekt ważny. Chociażby z tego względu, że z jednej strony umożliwia rozwój klubowi i rozwój radomskiej piłki, ale też mamy wszyscy świadomość, że brakująca trybuna wschodnia i zachodnia jest tym elementem, który dziś wyjątkowo kłuje w oczy i wygląda nie najlepiej, jeśli chodzi o tę nieruchomość przy ulicy Struga 63. Więc proszę Państwa, zdecydowaliśmy się na to, żeby ten projekt zgłosić jako projekt do 30 milionów złotych. Zakładamy uzyskanie 30 milionów złotych, sami przewidujemy wkład własny w wysokości 15 milionów złotych. Drugi etap budowy stadionu zakłada wybudowanie zadaszonych trybun wschodniej i zachodniej, a tym samym zamknięcie całego stadionu. Ma to dać 5600 dodatkowych miejsc dla kibiców. Wtedy stadion pomieści łącznie 15 tysięcy osób. Wnioskodawcą jest gmina miasta Radomia, a realizacją inwestycji zajmie się Urząd Miejski. Przetarg miałby zostać ogłoszony w terminie maksymalnie 9 miesięcy od momentu wydania wstępnej promesy finansowej. To jest bardzo duża szansa i też poprzedzona bardzo długą dyskusją decyzja, czy ten projekt, czy inne projekty. Pan prezydent zdecydował, że ten projekt, chociażby ze względu na to, że innych źródeł finansowania na dokończenie tego stadionu tak naprawdę na horyzoncie nie widać. Dla Radomiaka większy stadion oznacza szansę rozwoju. Nie ukrywam, że to dla nas, jako dla klubu, to jest ogromnie ważne, dlatego że tendencja w Polsce jest taka, że jest frekwencja kibicowska coraz większa na wszystkich stadionach w Polsce. Te dwie trybuny właśnie wpisują się w ten trend, bo dzięki temu będziemy mieli, jestem przekonany o tym, na wielu meczach pełny stadion. Przypomnijmy, że stadion w obecnym kształcie, czyli z dwoma trybunami, został otwarty pod koniec lipca tego roku.